Siemaneczko, siemaneczko, tu Mr. Matej i witam was w Soviet Republic. Zobaczycie, co zrobiłem. Pewnie jak zauważyliście, już to widzicie tutaj na tym planie. Dodałem tory, a pociąg już jeździ. I też zacząłem coś takiego robić, że tutaj, jeśli zaczną produkować duże żelaza, postaram się też, żeby oni transportowali te żelazo gdzieś indziej. Ale coś widzę, że to nie będzie takie szybki transport, bo dużo desek jest. Tych deski gdzieś trzeba transportować. Zrobić też, żeby to wszystko pociągami było, takie rzeczy były transportowane pociągami, przetwarzane gdzieś i potem sprowadzane z powrotem do miasta, czyli takie coś by było gdzieś postawione większe, o wiele większe, gdzieś tutaj w mieście, bo to jest najbardziej. To jest już na razie, to jest nie to mieć. Bardziej mi chodzi o takie coś, żeby po prostu było stworzone w innych miejscach, takie gdzieś miejsce poza teren, może tutaj o tak puścić te pociągi i one by tutaj taki spłat załadunkowy, produkcja, bo to wiecie, na przykład tutaj na to można by było zrobić, bo to jest też dobre, powiedzmy nie jest też dobre, ale duży plac, tutaj mamy pracowników, byśmy mogli też skorzystać stąd pracowników brać. I tutaj gdzieś to zrobić, coś, bo to, że jest takie mocno górzyste, to nie jest takie mocno górzyste. To by wszystko można było wybudować tu. Stawić dwie firmy budowlane. Okej, mi się wydaje, że to byśmy sprowadzali wszystkie stal, prefabrykaty, cegły, drewno. Drewno nie wiem, ale deski byśmy sprowadzali. Deski tu są. Stal tutaj też jest mniej więcej. W tych miejscach jest, bo to jest w ogóle. Zobaczycie, to jest, ja nie wiem, skąd to się wzięło. Mamy, powiedzmy, 1000 ton prawie drewna, które jest nieużywane. Wiecie, jakbyśmy wszystko przebudowali tu, zaczęli budować. Tutaj drogi asfaltowe, wszystko byśmy robili z asfaltu teraz. Go ładnie rozplanowali, to mi się wydaje, żeby spoko było. I tak samo tutaj, to, te produkcje mięsa, czy tam nawet produkcja tego chleba czy coś się robili w jednym miejscu, byśmy mieli wszystko w jednym miejscu, żeby to trzymać. Może produkcję bardziej z alkoholu, może nie, ale nie no, też wszystko można byłoby tam przenieść, coś, żeby tu zostawić tylko dla rolników, bo też można ładnie przebudować wszystko, więc można powiedzieć szczerze, że czeka nas przebudowa, więc wszystko będzie wyburzane i przebudowanie tutaj przebudowane, więc prawdopodobnie tu pozostaje dwie firmy budowlane, mają tutaj połączenie, tutaj mieli połączenie cały czas z tym, bo tam to asfaltówka się zrobi, będą mieli tutaj połączenie z mostem, tak samo można tutaj zrobić kolejne połączenie po prostu tu. Nawet to teraz zrobię i to też drogą asfaltową. Niech robią asfalt już. Już mamy skąd asfalt brać. Niech robią asfalt. Oświetleniowy nie aż tak potrzebny jest, ale no, niech robią. Ale bez oświetlenia, bo to jest trolejbusy. I potem będziemy trolejbusami, na przykład może trolejbusami będziemy ludzi tutaj transportować, ludzi do pracy. Z pociągiem. Tam też można pociągiem puścić pracowników. I mi się wydaje, że to spoko było, więc w ogóle odstopujemy grę, bo zauważyłem, że jest stopowana gra. I zaraz zobaczycie, że tutaj pociąg, to chyba jeszcze tutaj się napełnia, wypełnia się, tak, on jeszcze jest tutaj pełny węgla. Wiecie, mieliśmy problem z węglem, nagle nie mamy problemu z węglem, jest nadmiar węgla. Przez jakiś czas w ogóle przestałem, no, węglem, przestałem właśnie egzamin w ogóle nie zrobić z tym węglem, jedynie tam kursowali w mniejszej ilości i węgla zaczęło brakować, jedynie tak jak pociąg przyjechał raz, to już nagle spadł z 300, nagle do 150 i oni coraz mniej tego węgla jest, więc postanowiłem, że zaczniemy budować kolejny szyb węglowy i postawimy go tu. I postawiając go tu,
Musimy też jakoś przetransportować węgiel z jednego punktu na drugi. Ja wiem, że tutaj wyskoczyły te, są te taśmociągi, ale niestety zapomniałem wyłączyć kupowania, znaczy tworzenia tylko przez własne produkty, więc produkty, materiały. Staram się, żeby to jakoś okay było. No i 300 tysięcy poszło. Idzie, troszeczkę kasy idzie do góry, ale zaraz spada. A teraz już nic nie powinno iść do góry. Ale nie powinno tak mocno spadać. Bo mam wyłączony już. A nie, mam włączony. Aha, czyli tamto kopi... Nie wiem, że asfaltówkę zrobiłem. No. Aha, super, asfaltówkę zrobiłem. Te kasy, no za fajnie, bardzo fajnie. Strzelić się w łeb powinien teraz. No ale dobra, niech będzie, teraz już nie jest asfalt. Szok. Szok, normalnie szok. Ja w ogóle zrobiłem, to powinno być tak, tutaj powinno być ten. Drogę będę robić lepszą. Tutaj odpniemy drogę. Prosto drogę. Będzie asfaltowa. To na razie plany. Ja myślałem, czemu to tak tutaj się zrobiło. 36 tysięcy kosztuje z drogi. Dobra, tutaj zrobimy aż zawirówkę, żebyśmy mieli. Na razie niech tak, niech będzie takie, że w produkcji. Że to będę to robić, bo tu zrobimy dwie firmy budowlane i zaczniemy transportować trochę produktów typu cegły i też się sprawdzało. To jest, aha, to jest dość głośne, bo jest to widać. Tutaj, pociąg, jedzie gdzieś pociąg? Nie jedzie jeszcze pociągu. O, jedzie tu jakiś pociąg, jedzie pociąg. Jedzie pociąg, staka. 126 troszeczkę mniej, teraz mogą mniej trochę rzeczy zbierać. Węgla brać. Dążaj i go. Tu jest, no może tu akurat teraz takie, trzeba też znaleźć balans. Bo on przywiózł, to. Zużył. Wydaje się, że ciężarówki te, co są z węgla, będzie trzeba po prostu je cofnąć na zajazd. Ja bo już oni, patrzcie, już jest 3 tony z tego żelaza tutaj zostało. Więc ja otworzę może to, bo dużo osób. Już czasami jest 70 osób. Tam, no. Powiedziane pojazdy, typu takie pojazdy, które wożą węgiel. Jest tu sobie. Oj, nie wiem, czy będzie miejsce w tym miejscu. Pusty, to dodam. Kolejny, ten jeszcze ma coś w sobie. Ale on będzie kurs po zajezdnie. Po zajezdni. Czemu? Gdzie mi przypisano? Dobra, jeszcze z tym lecimy dalej. W szoku. Bo tu nie przypisano. Dużo nie jest przypisane. O, już jest przypisane, dobra. Bo tu zjechał, no i patrzcie, już jest coraz mniej tego miejsca. Musimy tu też jakoś to wykorzystać. Alkohol jak tam się robi? Bo jak od kiedy mamy te dwie, alkohol powinien się coraz lepiej robić. No się to, no alkohol nie jest tak dużo. On te chleba nie ma już tak dużo. Jest cały czas tu. Zastanawiam się, co tu się dzieje, dlaczego tutaj on pobiera cały. Jeśli to wolno im to idzie, to co? Trzeba chyba więcej autobusów wypuścić. A nie ma w tym przystanku, więc jakbyś widzieli, no
Tak, przystanku nie ma. Dużo przystanków, żeby mogli oni wyjeżdżać. Bo to jak hol się robi. 8. Chleba? W ogóle trzeba tego chleba? Ale czuję, że to będzie dużo tego właśnie. Kurde, na... No szok, coś tu się dzieje. Waru, no ty jedziesz, chłopie, jedziesz. Chodź, to. Dziękuję. O, pojechał, dobra. On też tak szybko jeździ. Co do tego, to już jest... Mięsa mamy. Dużo mięsa mamy. I właśnie myślę, czy nie... otworzyć shopping center, który będzie więcej zrzeszał ludzi. Ale to... Go postawić... centrum. Co tu mieszkają? Ja nie wiem. Kino to jest. Shopping center. Duży jest shopping? Ten dom nowy jest dosyć, no, w miarę duży. Mamy tutaj, nie nazwiemy małego. Ja bym się... No, w ogóle widzieliście ten, że mamy... Szkołę? Nie pisałem wam, że szkołę mamy. Nie? Mamy też szkołę. Gdzie się uczą. Następne badanie. Mamy, będziemy na trwania. Tu się uczą, tak. Tu się uczą. Brak personelu. Ten brak personelu. Nie ma dojścia do tego. Fajnie. To. Biurowe. Zaraz tu się ten zajmować. Ogólnie trzeba zauważyć naprawdę, co to miasto się strasznie rozwinęło. Ale to co jest śmieszne, mnie to śmieszy. To jest 9 tysięcy ucieczek. Przez cały ten czas, że zaczęliśmy 1960 chyba, czy 70, czy 9 lat, 9 tysięcy osób tylko stąd. Urodzin, było 13 tysięcy urodzin, migrantów 2 tysiące, zgonów 7 tysięcy. Fajnie, 4 tysiące osób jest teraz. Mieszka w naszym mieście. Akademik się tutaj wybudował, tak, wybudowany jest akademik. Brak studentów w akademiku. Czemu jest brak studentów? To jest wszystkich studentów. Studentów po studiach. Dobra, wszystkich studentów. Dobra, też trzeba przyjść. Nie powiem. To wydaje. Ja to coś tu zrobiłem źle. Oni to robią. Zaraz będę ten żwir, wszystko tutaj jest. Tutaj ich robię. No, to trzeba będzie usunąć też ten. Gdzie ten przez tą rzekę tyle rzeczy będzie. Na przykład ten pociąg. Jest tak fajnie zrobiony. Przeze mnie. Ten tu osi napełni. Aha, dobra, na razie ten. Żelazo wylezł. To tylko żelazo wiecie. Musiał to już lepiej, no. Ale przygotowa. Wiele mniej. Pracownicy, w ogóle pracowników jest mało. To można dołożyć. To trzeba było zrobić, żeby w razie jak się wymieniał, musiał się wminąć. Bo by mieli tam akurat miejsce na wymienianie się. Bo tak samo tutaj powiedzmy, że to też jest zablokowane, że tu już nie wiedzie. Bo by trzeba było tu stawiać różne te, żeby każdy mógł sobie jechać. Mógł tu jeździć sobie, więc tutaj przetransportowałbym cegły. Deski mamy. Cegły i prefabrykaty tutaj przetransportował, bo tutaj mamy, tak? Będziemy mieli tutaj cały czas tutaj deski i stal będzie tutaj. Dwadzieścia procent i
damy. Tak, o. To jest mały taki obiekt, że to się przeniesie teraz. O, dobra, wyrówna się, bo jak zabiorę deski, to wyrówna się. Ogólnie zauważcie, że oni cały czas skamy, bo oni mają ci torów robić. Tak, jak zaczną oni tu robić tory, to dopiero będzie dużo, dużo pracy. Tak, bo ja w ogóle miałem sprawdzić, jak on daleko może robić. Tam, no, a tutaj, no, dojedzie tutaj. Dobra, zacznijmy budować. Żeby nie by co nie było, zacznijmy budować sobie. Tu. Plac załadunkowy jest tu. Ciągi tu są. Nie, no rozpocznij budowę. Niech oni rozpoczną od budowy. I teraz kliknę to, to nie będą ten. Technicznie mówiąc, to powinno się połączyć, ale nie jest, bo tu jest ten, droga, która tu jest potem. Jakby postawić jeszcze jedno, czy już to jest takie czegoś. Teraz tu taśmę pociągnąć, teraz tu pod taśmę pociągnąć. Tada! I kupcie. No i tutaj już pociąg. Chciałbym. Ale się nie. Klip. Ale tego nie robić. Włączajcie prąd. Według krzyczeć, żeby włączyć. Zawsze tak. Dobra, teraz prąd wyłączamy. Podłączamy. Jedziesz z tym? O, widzicie? I nagle prąd podłączy. No i tu już 5. No, ale musimy zapłacić za to i tak. Zjebaliśmy. Płacimy. Rób. Tory. Rób. Coś przyszło. Netflix przyszło. No i teraz to. Już jest, powiedzmy, że będzie robione. Tak, to będzie robione, to będzie robione. Trzeba połączyć to wszystko. I właśnie z... Pytanie jest takie, czy oni tutaj dojadą? Czy to będzie się w ogóle opłacać, żeby wjeżdżali? Bo to damy 3000, to oni zmniejszą. Powinni to. Zobaczcie. Jest kasa multum leci. No dobra, ale kupiliśmy. Albo. Dobra. Teraz w ogóle mam wyłączony ten. Dobra. Za ruble i za dolary też nic. To będzie się podobał robić. Tutaj. No i teraz pytanie jest, jak tutaj zrobić. Tutaj będzie zabawa, bo akurat w tym miejscu pociągi są. No i dobra, i zrobimy to. Ile to pisze? Stal, żwir. Mam dużo drewna, więc czemu nie? Drewno. Jeżdżenie pomiędzy słupami, gdzie? Nie wiem. Jazda pomiędzy słupami. Ja już widzę, gdzie jazda pomiędzy.
Zaczynają się jaski. Jeździmy się. Ja chciałem też, żeby mieć to bardziej. Tak, już jeszcze tego jest. Okay. Rozumiem to tak. Parking. Robią. Coś. On to puścił teraz. Ulować muszę. W którymś momencie na pewno. To trzeba wszystko koparką, czyli tu musi być ten koparki. Będzie musiała koparkę jechać. To jest korzysta. Jak wiem, teraz to zrobił sposób. O kurde. No dobra, nie. Zapomniałem. Jak to zrobię w jednym ciągu? To zrobiło się jakoś. Ja nie wyrówna się tego teren także. Stąd. Tam. Dużo drewna będzie. O. Tak. No i tu wyskakuje i to w takim miejscu wyskakiwać. Szoker, tak? Tak lecę. Może się połączyć. Stromo. Wiecie, że teraz będzie być stromo. Tylko milimetry. Tu jest tutaj nagle tak być stromo. To tu jest normalnie być stromo. Dobra, musimy cofnąć. Do takiego miejsca myśl na rzut pojawiła. Zobaczcie to, patrzcie to. No, to jest szok. Tutaj trzeba podwyższyć. Teraz. O, no i good test. I to jest majonez. I teraz jakby zrobić tak, róbcie to. To robić. Ten część będę robić teraz. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra. Wiecie co? Kończę, bo ja widzę, że to jest za duży odcinek już jest. Ja tutaj pomału dokończę, jakoś tak plany zrobię i widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę. Buziaczki. Cześć.